Okej, okay, myślę, że będziemy zaczynać. Pierwsze pytanie, są to jacyś menadżerowie, menadżerzy, menadżerki? Dobra, mniej niż 5% zdejmuje marynarkę. Dobrze. Ja nazywam się Wiktor Żołnowski, przyjechałem do Was z takiej firmy Pragmatic Coders. Robimy różne fajne rzeczy, a dzisiaj będę Wam opowiadał troszeczkę o wymaganiach, o behavior-driven development, o specification by example. Będzie też trochę o domain-driven design. Kto z Was był na sesji obok tutaj u Andrzeja? Super. To mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę dodać do tej sesji. Zobaczymy. Dobrze. Dlaczego mówię o wymaganiach? Mówię o wymaganiach dlatego, że od tego się wszystko zaczyna. Jak zaczynamy projekt, czy jak pracujemy już nad jakimś projektem, produktem informatycznym, to gdzieś tam są te wymagania, one się skądś biorą. Przychodzi ktoś, nam mówi, co trzeba zrobić, albo sami dochodzimy do tego, co trzeba zrobić. I większość problemów, które mamy, tak naprawdę wynika z komunikacji z klientem, z komunikacji z osobami decyzyjnymi, z komunikacji z odbiorcami naszego oprogramowania i wynika też to z tego, że nie do końca zawsze rozumiemy i wiemy, co użytkownicy naszego oprogramowania tak naprawdę potrzebują. A kto z Was słyszał o user stories? Będzie dużo dzisiaj machania rękami. Super. Dzisiaj będzie dużo machania rękami. Wiecie, agile, te sprawy, interakcja i tak dalej. Kto z Was używa user stories w takim formacie? Bardzo chcielibyśmy, okej. Okay. Okay. Czyli taki standardowy format user stories używany od lat przez wiele osób. Przez niektórych pożądany, to jako ktoś tam, przeważnie jako użytkownik, chciałbym wykonać jakąś akcję, żeby osiągnąć jakiś cel. Problem, który widzę z tym formatem, który widziałem wielokrotnie, jak gdzieś tam doradzałem jakimś firmom, czy nawet zespołach, z którymi pracowałem, był taki, że jako użytkownik chciałbym coś tam, żeby... A nie, po co? Jako użytkownik chciałbym coś tam. Nie? O celu ludzie zapominają. Jest troszeczkę słabe, bo ten cel jest istotny, nie dlatego, żeby go zapisać, bo user stories nie są narzędziem do spisywania wymagań. Powtórzę to. User stories to nie jest narzędzie do spisywania wymagań. To nie jest metoda spisywania wymagań, to nie jest forma spisywania wymagań. User stories jest to narzędzie do rozmowy. Jeśli wasz proces wygląda tak, jak przed chwilą dostałem maila od klienta, że oni nam przyślą backlog z user stories i my to później zrobimy, to wam współczuję tak samo jak sobie. Bo, co oczywiście będę doprostował, bo dopiero zaczynamy współpracę i muszę ich tam skołczować, nie? Jakimś tam page'em, nie? Skołczujecie. Bo to nie tak. User stories to jest narzędzie komunikacji, narzędzie rozmowy, narzędzie wspierające rozmowę na temat wymagań co do naszego systemu. Często, gęsto user stories wyglądają tak. Jako użytkownik chciałbym się zalogować do aplikacji. Uwaga, jest cel. Dzięki temu będę zalogowany do aplikacji, nie? To jest nie tak. To nic nie znaczy. No. Oczywiście, to jest takie oczywista oczywistość. Na pewno powiecie, że user stories są do bani. Kto uważa, że user stories są do bani i nieprzydatne? Jak to nikt? No dobra. Zwyczaj jest tak, zawsze trzech takich, wiecie, narzekaczy, pewnie oni są na innych sesjach akurat. Że mówią, nie, no beznadziejnie, user stories nie działa, to BDD tak samo nie działa. Będę o tym mówił, bo to nie działa. Zwłaszcza w takiej formie user stories nie działa. No i teraz to, co ja zazwyczaj ludziom sugeruję, jak widzę coś takiego, to mówię, słuchajcie, spróbujcie podejść do tego troszeczkę w drugą stronę, tak troszeczkę coachingowo. Generalnie zacznijcie od celu, ale nie od jakiegoś tam celu, od celu biznesowego. I to jest zasadnicza różnica, że nie nam, że cel funkcjonalny aplikacji, tylko cel biznesowy, co my jako organizacja, co my jako dostawca produktu chcemy osiągnąć, albo jeszcze lepiej, co nasz interesariusz, co nasz użytkownik, tak, chce osiągnąć, jaki jest jego cel, biznesowy cel. To jest bardzo istotne, za chwilę będziemy o tym jeszcze rozmawiać. No i na końcu mamy widoczna zmiana w systemie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli robimy zmiany w systemie, które nie są widoczne z punktu widzenia interesariusza, to jaką one mają wartość dla tego interesariusza? Wiecie, interesariusz, stakeholder, takie ładne słowo interesariusz po polsku, to jest taka osoba, która ma interes w naszym
produkcie. Często to jest osoba, która jest sponsorem naszego produktu w jakiś sposób. Ten sponsor to może być faktycznie jakaś osoba, która wykłada kasę, ale to może być też użytkownik, który korzysta z tego systemu i płaci za niego, albo klika w reklamy, tak? Albo, nie wiem, oddaje swoje dane, które później wykorzystamy gdzieś. I to jest interesariusz. I teraz, jeżeli wprowadzamy do systemu zmiany, które nie są widoczne, no to jaką one mają wartość do tego interesariusza? Raczej znikomą. Oczywiście tutaj wszyscy mówią, no tak, ale można poprawić performance, nie? I tak dalej. Oczywiście, że można, ale to już jest widoczna zmiana. Tak, zmienił się performance. Aplikacja działa szybciej, dzięki czemu mogę wykonywać jakąś akcję szybciej, dzięki czemu mogę jakieś biznesowe akcje wykonywać szybciej, lepiej. I to jest znowu też właśnie czasami jest tak, że musimy poprawić performance naszej aplikacji, wydajność, tak, super, przyspieszyć jej działanie i w ogóle. No ale pytanie jest po co? A może w ogóle nie musimy? No ja wiem, że fajnie jest pracować na aplikacji, która jest szybsza, ale może tylko wystarczy poprawić jeden proces, który jest gdzieś tam kluczowy. Tak, domain driven design, ten core, o którym tam Andrzej mówił wcześniej. Co jeszcze daje nam taki fonus? Przede wszystkim, jak podchodzimy w ten sposób do user stories, to najpierw zastanawiamy się nad celem, więc mamy pewność, że tego celu nie zabraknie. No jakbyście chcieli zapisać tą user stories, byście zaczęli, że po to, żeby być zalogowanym, jako użytkownik chciałbym się móc zalogować, to od razu już po pierwszym zdaniu, po to, żeby być zalogowanym, masło maślane, ale w ogóle to nie ma sensu, nie? Po co chcę być zalogowanym? Takie pierwsze pytanie, no dobra, ale po co chcę być zalogowanym? Po co user może być zalogowany? Co byście dali jako cel do tej user story, taki sensowny cel? Żeby skorzystać z aplikacji, żeby mieć dostęp do zasobów. Mhm. Bezpieczeństwo. Żebyśmy my mogli śledzić, co użytkownik robi. Mhm. No, czy to nie jest dokładnie to samo? Natomiast to, co powiedzieliście, bezpieczeństwo, żeby z naszej perspektywy jako twórców programowania, żeby móc śledzić to, co użytkownik robi, żeby mieć dostęp do jakichś danych, żeby użytkownik miał dostęp do jakichś danych, to nam daje dodatkowe informacje. Zauważyliście to? Że na przykład jeżeli mówimy, żeby móc śledzić to, co użytkownik robił, to teraz jeżeli ja jako deweloper rozmawiam z moim klientem, analitykiem, product ownerem, interesariuszem na ten temat i zadaję mu to pytanie, no ale po co chcesz, żeby to logowanie tam było, ta autentykacja? To jest oczywiście, wiecie, to jest taki dummy przykład, to jest taki bzdurny przykład, że dasz wstyd, że o nim mówię, ale łatwo się na nim tłumaczy. Więc jeżeli rozmawiam o tym i on mi mówi, że no bo chcę móc śledzić użytkownika, co mi to daje jako deweloperowi? Daje mi informację o tym, że aha, czyli muszę użyć jakiejś biblioteki, która pozwoli mi na to, żebym mógł w przyszłości śledzić te poczynania tego użytkownika. To jest dodatkowa informacja, której być może wcześniej nie miałem. Wiem, że to jest oczywiste, a może i nie. Może po prostu, albo z drugiej strony, a co jest dla ciebie najważniejsze, tak? No najważniejsze jest to, żeby dane, które są w moim systemie, były niedostępne dla niezarejestrowanych użytkowników, tak? No i to jest znowu, no to aha, czyli generalnie zależy nam na bezpieczeństwie. Czyli jest to jedno z wymagań. Bezpieczeństwo jest jednym z wymagań. A jak ludzie mówią, że no, wymagania niefunkcjonalne. Nie ma czegoś takiego jak wymagania niefunkcjonalne. To są wymagania funkcjonalne też, tak. Ale jest to jakaś funkcja systemu. Nie każdy system musi być bezpieczny. Jest wiele systemów. Teraz na przykład budujemy taką aplikację do rezerwacji, w zasadzie do zakupu wycieczek, tak, po Krakowie i po Pradze i tam po paru innych miejscach jeszcze. I tam w ogóle nie ma autentykacji, nie ma logowania. Jedyna część tego systemu, która musi być bezpieczna, to proces płatności, który się odbywa przez jakiegoś tam PayPala czy Polkadna. I tyle. I poza tym bezpieczeństwo nie jest tam wymagane. Nie ma w ogóle autentykacji, nie jest potrzebna, nie potrzebujemy profili użytkowników. Dlaczego? No dlatego, że ludzie, którzy kupują takie wycieczki, są to zagraniczni turyści, którzy przyjeżdżają raz na 20 lat do Krakowa, tak, żeby sobie zwiedzić miasto na tydzień i organizują sobie swój pobyt. I oni, no nie potrzebujemy ani ich danych, nie potrzebujemy niczego, czego, nie potrzebujemy, nie wiem, robić programu lojalnościowego, to też może być jedno z wymagań, jeden z celów do logowania, czy do budowania autentykacji dla systemu i tak dalej. Tego nie potrzebujemy, tak. Więc takie wymaganie nie ma w naszym przypadku sensu. Więc porzućmy nieskuteczne metody, skupmy się na tych, które działają.
To jest tak tutaj coaching, wiecie, ostatnio jakaś tam dyskusja, czytałem gdzieś, wybuchła na temat coachingu. Coaching, tak, straszne, pseudo-coaching i w ogóle. Ale jest taki bardzo fajny model, który kiedyś ktoś mi pokazał w coachingu, chyba jak byłem coachowany. Model Grow, gdzie w zasadzie taki proces coachingowy składa się z czterech rzeczy, taka prosta rozmowa coachingowa, że jaki jest twój cel, gdzie teraz jesteś, tak, reality, jakie masz możliwości, opportunity albo obstacles, tak? Jakie masz możliwości, szanse, tak, żeby coś zrobić, albo obstacles, czyli co ci stoi na przeszkodzie, co jest przeszkodą do osiągnięcia tego celu z samej góry, no i work, co musisz zrobić, żeby ten cel osiągnąć, nie? No i teraz, jak sobie wrócimy do user story, no to jaki jest twój cel? No tam, kim jesteś, to nieważne. Ale jaki jest twój cel? A w zasadzie kim jesteś może ważny? Tak, jaki jest twój kontekst? Z jakiej perspektywy rozmawiamy? O czym rozmawiamy? Skąd jesteś? I co generalnie stoi na przeszkodzie, żeby ten cel został osiągnięty? Czego ci brakuje w tej chwili? Albo czego potrzebujesz? Albo co nie działa w taki sposób, jak powinno? Co powinno się zmienić, żebyś mógł osiągnąć? Czyli w zasadzie ten opportunity, obstacle i work w jednym. Taki trochę coaching, nie? Fajnie. Taka historia, którą gdzieś tutaj pisałem w tej książce, która jest ciągle work in progress od 5 lat, ale jest już dostępna, jakbyście chcieli poczytać. Taka historia z firmy futbolowo. To jest taki bardzo mały startup. Nie wiem, może ktoś z was, kto się interesuje piłką nożną, zwłaszcza lokalnymi ligami, to może kojarzyć. W dużym skrócie oni udostępniają taki CMS dla klubów piłkarskich, gdzie tam za 20 zł można sobie stworzyć, w zasadzie za darmo można sobie stworzyć stronę swojego lokalnego klubu, nie wiem, tam ligi podwórkowej, czwartej ligi, klasy A i tak dalej. Bardzo fajna sprawa, mają bardzo dużo użytkowników, mały zespół, chyba 4 czy 5 osób i oni mieli taki problem, że ja tam przyszedłem do nich, zaprosili mnie, żebym im trochę pomógł bo mają taki problem, nie, z developmentem, bo są już, zostało im 2 miesiące do deadline'u, który im inwestor wyznaczył na zbudowanie wersji 2.0 tego produktu. No i to, co mają, to mają ładny model danych i to, co mają, to w zasadzie, no mają taki system trochę backendowy, ale w ogóle jeszcze nie mają interfejsu użytkownika. No, okej. Okay. I mówią, no bo wiesz, bo ten interfejs użytkownika, to się zrobi w miesiąc. Okej, okay, ale zostało wam 2 miesiące, nie? No tak, tak, tak. No i jeszcze generalnie mamy tylko ten back office, nie mamy tego frontendu, w ogóle jeszcze tam prezentacji, ani niczego takiego. Okej, okay, no dobra. To teraz mówiłem, no to user stories, nie? No pierwsza sesja, tam zaczęliśmy, generalnie w tej książce jest opisane 5 dni, 6 dni w zasadzie coachingowych, które sobie razem zrobiliśmy. Jeden z pierwszych dni wyglądał tak, że po prostu przyszedłem, trochę im powiedziałem o tym user stories i mówię, no teraz wy sobie spróbujcie, nie? Spróbujcie to zrobić sami, ja wracam za 2 tygodnie, zobaczę, jak wam poszło. No i oni stworzyli te user stories dokładnie w takim formacie, jak pokazałem na początku, czyli jako użytkownik chciałbym coś tam, żeby coś tam, nie? Czyli jako użytkownik chciałbym się zalogować, żeby być zalogowanym. Mieli po prostu tak 70-80 user stories tego typu, ułożyli sobie z tego piękny backlog, wszystko spoko. Nie? Kolejność i tak dalej. No ja mówię, nie, moment, ale przecież to nie ma sensu. No ale jak? No nie ma, no dokładnie to, co wy powiedzieliście, że masło maślane. Więc zaczęliśmy przetwarzać te user stories na taki format, ten drugi format, tak, że zaczynaliśmy od celu i nagle się okazało, że z tych 80 user stories to tak 60 można wyrzucić do kosza. Zostało 20, które faktycznie są najważniejsze, są kluczowe dla tej aplikacji, i można je spokojnie skończyć w te 2 miesiące. Kolejna rzecz to taka, że ja powiedziałem, no nie, ale jak już robicie te usesory, to jest też poza tym, że tam jako użytkownik mogę być zalogowany i tak dalej, to było coś takiego, jako system, tak, udostępniam funkcjonalność i tak dalej. To też było słabe, albo jako backend prezentuję, wystawiam frontendowi API, okej, okay, niezły interesariusz, backend, API. Content. No ja mówię, nie, teraz będziemy pracować trochę inaczej, będziemy robić rzeczy od początku do końca. Nie, no przecież frontend to nie jest praca, to się zrobi w ciągu tygodnia. Już tygodnia, no spoko, no wiem, czas nagli. Nie, słuchajcie, jak mi udowodnicie, że za tydzień, ja nie mówię, że zrobicie te 20 user stories w frontendzie, za tydzień zróbcie jedną rzecz, weźmy jedną user stories i zróbcie ją od początku do końca. Jak ją zrobicie od początku do końca przez ten tydzień, to będzie super.
Zagranicznie to się stało za tydzień, jak przyszedłem. Co to było? No oczywiście, no było wszystko rozgrzebane i mówią, no bo się okazało, że tam integracja nie jest taka, jak być powinna i się zapi nie dogadaliśmy, tak jak być powinno. No i ten framework, który używamy, to też nie do końca tak, jak być powinno. Aha, nie? Ale to związaliście te rzeczy. No związaliśmy, potrzebujemy jeszcze tydzień, żeby to skończyć, nie? Okej, faktycznie, za tydzień mieli jedno user stories, jeden scenariusz od początku do końca z perspektywy użytkownika końcowego, mieli skończony jeden scenariusz. To nie była trywialna rzecz, to nie jest tam, że chcieli się zalogować czy coś. To był taki scenariusz, gdzie admin może sobie założyć, w zasadzie nawet nie było założenia konta, admin może stworzyć stronę klubu, w takiej prostej wersji, po prostu defaultową stronę klubu z podstawowymi danymi i ta strona będzie widoczna dla użytkownika końcowego. I tam będzie już podpięta, no chyba nie było jeszcze podpinania pod domeny. Po prostu taki prosty pierwszy flow przejścia przez system, taka podstawowa funkcjonalność. 2 tygodnie. I frontend jeszcze nie wyglądał do końca tak jak na mockupach. Nie? Ale to już było nieistotne, bo ten frontend już wyglądał na tyle, że w ostateczności można było już coś z tym zrobić, można było to przynajmniej inwestorom pokazać, no słuchajcie, okej, no jesteśmy miesiąc po terminie, ale no już mamy to i teraz wystarczy tylko tutaj troszeczkę tą grafikę poprawić i za 2-3 tygodnie już możemy wyjść na produkcję faktycznie i pokazać to użytkownikom, wszystko spoko. Tam jest dużo, dużo też innych historii, później też troszeczkę było o testach, troszeczkę było o paru innych fajnych rzeczach, które razem robiliśmy, o transparentności, także macie ochotę, to zapraszam do zapoznania się z książeczką, która jest in progress. Dlaczego jest in progress? Jest in progress dlatego, że muszę z nimi się jeszcze spotkać po 3 latach i siąść i z perspektywy 3 lat porozmawiać o tym, co tak naprawdę się stało, jakie były tego efekty. Troszeczkę już to robiłem, ale jeszcze chciałbym po prostu siąść i troszkę głębiej z nimi te tematy poruszyć. Okej. I to był pierwszy jak gdyby level, to były wymagania. Natomiast oprócz wymagań mamy jeszcze troszkę jak specyfikację funkcjonalną. Pewnie znacie given, when, then, get, kina. Kto z was mniej więcej w ten sposób pracuje, pisze. Super. I to jest bardzo fajne i bardzo proste i oczywiste, nie? Że mamy given, czyli jakiś kontekst, czyli to, co jest potrzebne, by wykonać testowaną funkcję, bo oczywiście to, widzicie, specyfikacja funkcjonalna, ale testowana funkcja. Testy są specyfikacją funkcjonalną, przynajmniej te wyższego poziomu. Testy funkcjonalne, integracyjne może nie, ale funkcjonalne z pewnością są specyfikacją funkcjonalną. I teraz kontekst. Co jest potrzebne, by wykonać testowaną funkcję? When, kiedy, tak, czyli wykonanie, samo wykonanie testowanej funkcji i na końcu asercja, oczekiwane zachowanie systemu. Oczywiście w teorii bardzo proste, w praktyce prowadzi do różnych niefajnych rzeczy, co może pójść źle. No na przykład coś takiego, otwórz stronę logowania, given, otwieram stronę logowania, kiedy, wpisuję login, wpisuję hasło, klikam przycisk, a wtedy powinna być otwarta strona główna, strona logowania nie powinna być otwarta, menu jest klikalne i jest tam jakiś link na tej stronie, który jest widoczny. Czy z was widział coś takiego? Tak, jedna osoba, dobrze. Do czego to prowadzi? Oczywiście znowu, to jest dummy przykład, tak? To jest logowanie. Oczywiście, jak widzicie, nawet logowanie można skomplikować. To prowadzi do tego, że na przykład tutaj, zwłaszcza w sekcji when, bardzo często jest taki długi scenariusz, który się nie mieści na ekranie. W asercjach jest to samo, mało tego, czasami jest when, później then, a później when, a później and when i tak dalej. Na szczęście większość frameworków do BDD nie pozwala na takie kombinacje, ale są takie, które pozwalają. Nie powiem wam, które, bo jeszcze ktoś później zacznie stosować. Nie chcę robić krzywdy nikomu. Natomiast to nie jest dobre, więc jak można to zrobić lepiej, tak? Given, kontekst, mamy uruchomioną aplikację, dałem to z pytajnikiem, bo to jest często oczywiste. Są rzeczy, które w oczywisty sposób się wynosi gdzieś wyżej, nie wiem, do jakiegoś before'a czy czegoś innego, w zależności od tego, czego stosujecie. I co? No i opisujemy to znowu językiem biznesowym. To jest bardzo istotne, żeby wasze testy były opisane językiem biznesowym. Kto z was stosuje język biznesowy w testach? Super. A kto z was w ogóle stosuje Gherkina? No to mniej więcej te same osoby z kilkoma wyjątkami. Dobrze. Generalnie
wiecie, to nie musi być, bo wiadomo, Gherkin wszystkim się kojarzy, nie wiem, z J.B. Haveem, z Cucumberem, gdzie się pisze faktycznie te słowa, te zdania i te zdania później są gdzieś tam tłumaczone, czy odpowiadają one konkretnym funkcjom w testach, które są wykonywane po drodze, ale to wcale nie musi być tak. Po prostu wystarczy, że będziemy nasze metody w testach nazywać w ten sposób. Tak? Czyli nasze testy, kiedyś miałem taką dyskusję z Demigiuszem Dudkiem na temat tego, czy w WN powinna być jedna linijka, no to jest raczej oczywiste. Tak? W WN w teście powinna być zawsze jedna linijka. Pod spodem w tej metodzie, która tam jest, może być coś więcej, natomiast powinna być jedna linijka. Dlaczego? Dlatego, że w jednej linijce możemy sobie stworzyć funkcję, która będzie miała jakąś tam nazwę, która będzie w miarę biznesowa. Nie przejmujcie się jej długością, ja wiem, Pythonowcy? Okej, dobrze, że nie ma Pythonowców, długość linijki i tak dalej, to boli. Nie przejmujcie się za bardzo jej długością. Natomiast opakujcie sobie w tą funkcję to, co się dzieje pod spodem. Dlaczego? Dlatego, że to wam ułatwi czytelność testów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie tworzyć testy w taki sposób, to z czasem, jeśli zmieni się specyfika techniczna waszej aplikacji, czyli na przykład tak jak tam było wcześniej, mamy jakąś metodę logowania, która polega na tym, że wpisujemy login, hasło i klikamy przycisk login. Aha, pytanie. Właśnie do tego zmieniam. Pytanie było, kto będzie testował metody testowe, które są w środku gdzieś tam, które mogą robić coś innego niż to, czego można się spodziewać. I teraz tak, jeżeli nasza metoda testowa wygląda w ten sposób, to jeżeli zmieni się metoda autentykacji naszej aplikacji, już nie będzie to login, password itd., na przykład będzie tylko i wyłącznie możliwość zalogowania się przez Facebooka, to oczywiście we wszystkich testach, gdzie były użyte pola login i hasło, będziemy musieli to zmienić. Jeżeli będziemy metodę, która będzie się nazywała correct login, może gdzieś tam as i w nawiasie, nie wiem, jako parametr użytkownik, correct login, to wtedy wystarczy, że zmieniły tą metodę i nasze testy będą dalej działały. Mało tego, to jest istotne, bo wtedy nie będziemy zmieniać, tworzymy sobie nową warstwę abstrakcji, tak? Tworzymy sobie warstwę abstrakcji testów i warstwę abstrakcji pod spodem. Zresztą page object pattern, nie wiem, nie kojarzycie, nie? Page object, to? Kojarzy page object pattern? Okej, okay, to narysuję. Page object pattern to jest taki bardzo fajny framework, który bardzo często się używa w testach Selenium, ale nie tylko. On polega mniej więcej na tym, że tworzymy sobie dwie warstwy abstrakcji. Jedna warstwa abstrakcji to są nasze testy, tak? A druga warstwa abstrakcji to są nasze page objects, pages. I teraz one są od siebie odseparowane mniej lub bardziej. To, co jest istotne, to to, że w pages mamy tak naprawdę mamy takie właśnie metody, jak metody correct login. Metoda correct login, ona się znajduje w klasie, która będzie się pewnie nazywała login page. Nie? No bo jest na stronie logowania, czyli tak naprawdę opisujemy sobie funkcjonalność naszej aplikacji poprzez kod. Czyli jak mamy aplikację okienkową, czy to jest nawet nie tylko okienkową, to może być też API. Jak mamy jakieś API, też możemy użyć, nie będzie to nazywało wtedy page object pattern, ale też możemy użyć podobnego wzorca, gdzie sobie pewną strukturę, architekturę tworzymy w naszej aplikacji. Czyli mamy jakiś login page, metoda correct login, która będzie w tej klasie login page, pewnie będzie nam zwracała klasę, nie wiem, main page, albo i nie, czyli następną stronę, która będzie zalogowana. W ten sposób sobie opisujemy tak naprawdę flow naszej aplikacji, co się dzieje w naszej aplikacji. Jest też pomocne przy domain driven design, tak swoją drogą. I teraz to, co jest istotne w testach, to to, że w testach nigdzie nie odnosimy się do bezpośrednio do tego, co jest na stronie. Że nie odnosimy się do żadnych pól, nie odnosimy się do żadnych przycisków, nie odnosimy się do żadnych linków, niczego takiego. Nawet asercje, no asercje to jeszcze to są różne zdania na ten temat, gdzie asercje powinny być, ale nie odnosimy się do tego i dzięki temu, jeżeli zmieni się techniczna specyfika naszej strony, czyli na przykład zmieni się właśnie sposób logowania, z punktu widzenia biznesowego w zasadzie nic się nie zmienia. Wtedy zmienia się tylko technikalia się zmieniają, to wtedy nie dotkniemy żadnego testu.
żaden, jak zrobimy sobie diffa w gicie, tak, to żaden plik z testami nie powinien się zmienić. To, co powinno się zmienić, to powinny się zmienić login page'y. Tak? I w drugą stronę, tak, jeżeli... znaczy, może nie w drugą stronę. Jeżeli zmieni się funkcjonalność naszej aplikacji od strony biznesowej, no to wtedy faktycznie będą zmiany tu i tu, ale to jest też coś, co nas troszeczkę chroni przed wprowadzaniem niepożądanych zmian. Wracając do pytania odnośnie tego, jak się uchronić przed sytuacją, w której nie testujemy metod testowych, no to właśnie przede wszystkim taka segregacja sprawia, że te metody, czyli jeżeli testy przestają przechodzić, a my coś zmienili, a my niczego nie zmienialiśmy, no to wiadomo, jest błąd. Jeżeli testy przestają przechodzić, a my zmienialiśmy tylko tutaj i oczywiście jednocześnie zmienialiśmy coś w funkcjonalności aplikacji, no to znaczy, że gdzieś prowadziliśmy błąd prawdopodobnie. Jeżeli zmieniła się logika biznesowa naszej aplikacji, zmieniliśmy testy tutaj, zmieniliśmy tutaj, no i wiadomo, wprowadziliśmy te zmiany w logice i to dalej nie przechodzi, no to jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy się zastanowić nad tym, gdzie jest błąd, tak? Ale tutaj znowu, robimy to krok po kroku. To jest gdzieś tam, dalej na tych slajdach mam o Continuous Delivery, o Single Batch Flow. To są takie przydatne rzeczy. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz, czyli mamy taką sytuację, że w testach pojawia się błąd. Kto testuje metody testowe? No oczywiście, możemy wprowadzić błędy tutaj na tym poziomie, ale prawda jest taka, że jeżeli dobrze stosujemy ten wzorzec i dobrze nazywamy metody tutaj w tych klasach login, to jest to ciężkie do zrobienia. No i znowu, oczywiście to mówię tutaj o testach funkcjonalnych, tak? Możemy też na poziomie testów jednostkowych wypracować sobie takie abstrakcje, ale nie musimy, tak? Testy jednostkowe to już jest zupełnie inny obszar i tam testujemy to troszeczkę inaczej. Natomiast znowu, jeżeli te testy jednostkowe są bardzo długie i tych metod jest dużo i te metody w środku są bardzo długie, no to jest pytanie, czy to są dalej testy jednostkowe. Czy one testują tylko jedną metodę? Znowu tutaj dużo jest nieporozumień i dużo jest dyskusji na ten temat, czy to tak działa. Czy to już przypadkiem nie są jakieś testy bardziej funkcjonalne? Znowu, jeżeli to są testy funkcjonalne, no to przydałby się jakiś wzorzec, który nam doda kolejne warstwy abstrakcji, pozwoli nam troszeczkę nad tym lepiej pracować. Specyfikacja. Specyfikacja jest opisem funkcji systemu. Tutaj mam taki przykład, oczywiście znowu, wiecie, to jest znowu dummy przykład, no bo do tego się nie tworzy specyfikacji. To są rzeczy, które są oczywiste, nie? Tak, nie? Jest jakiś, nie wiem, no znowu start aplikacji, loguję się jako admin, przechodzę sobie do panelu admina. To jest znowu, to co jest istotne, to co widziałem bardzo często w testach, to jest właśnie to, że mówię tutaj znowu o testach akceptacyjnych, testach funkcjonalnych, że było coś takiego, że no, tam loguję się jako admin, przechodzę na stronę taką, przechodzę na formularz taki, przechodzę na formularz taki. Takie testy są bardzo podatne na zmiany w funkcjonalności aplikacji, tak? Załóżmy, że wyeliminujemy któryś z tych kroków pośrednich, no i musimy zmieniać nasze testy. Tak naprawdę logika biznesowa prawdopodobnie się nie zmieni, ale musimy zmieniać nasze testy. Stosując Page Object Pattern, tworząc sobie metodę Navigate to Admin Panel, ja się nie muszę zastanawiać nad tym, która, jak tak naprawdę przejść na ten Admin Panel z poziomu testów. Mhm. Pytanie? Przeciągaj się. Okej. Okay. Szkoda, że tego nie widzieliście, to był taki... No. Dobre. No i znowu, tak samo metoda od strony technicznej, dodanie nowego użytkownika może być dodobione pewnie na różne sposoby i może to się zmieniać w czasie, a nie chcemy, jeżeli nie zmienia się logika biznesowa naszej aplikacji, nie chcemy zmieniać tych scenariuszy specyfikacji funkcjonalnej. Z drugiej strony zostaje pytanie, czy jeżeli nie zmienia się logika biznesowa naszej aplikacji, to po co wprowadzamy zmiany? Tak? To jest takie, oczywiście jest milion powodów, nie wiem, bo robimy sobie testy AB, tak? Bo mamy jakąś hipotezę, że jak zmienimy trzystronicowy formularz do jednostronicowego formularza, to będziemy mieli więcej zapisów albo więcej sprzedaży. Okej. Okay. Ale znowu, i to jest też istotne, to robimy sobie, zmieniamy specyfikację techniczną, żeby sprawdzić pewne hipotezy sprzedażowe, żeby trochę marketingowo podciągnąć nasz produkt, zwiększyć konwersję,
ale nie zmieniamy logiki biznesowej. To jest istotne i mamy to z tyłu głowy, że o, nie zmieniła się logika biznesowa. Jedyne co robimy, to tutaj badamy hipotezy, nie? Tuningujemy nasz produkt, żeby lepiej sprzedawał, żeby zwiększyć konwersję. I tutaj, tak jak pisałem to wczoraj na kolanie, to się zastanawiałem, czy nie za dużo tych asercji tutaj dałem. Tak, bo to jest znowu tricky, bo z jednej strony nie powinienem przesadzać. I to jest kolejna funkcjonalność. Mam dokładnie taką aplikację, kiedyś popełniliśmy taką aplikację do zarządzania projektami w Scrumie. Wiem, że to dziwnie brzmi. Do ogólnie organizacji pracy w Scrumie i tam właśnie było coś takiego, że jak logujesz się jako Scrum Master, to widzisz taki ekran, to widzisz sprint backlog, jak logujesz się jako developer, też widzisz sprint backlog, ale jak logujesz się jako product owner, to widzisz product backlog. Tak? I jeszcze tam, który projekt, no, i to też tam zależało, tam było kilka różnych zależności, no, ale to są osobne funkcjonalności i wbrew pozorom, no, niby prosta rzecz, tak, logowanie, i to był akurat przykład, w którym tego typu specyfikacja się przydała. I teraz nie taka specyfikacja, tylko specification by example. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak specification by example, zrobiliśmy to sami. 2009 rok. Bo to była dla nas taka logiczna kolej rzeczy. Że właśnie jeżeli tam było kilka warunków, no i w zależności od warunków był jakiś, no nie wiem, akurat tutaj, no tutaj jest jakiś przykład systemu bankowego, czy systemu płatności. Oczywiście znowu to jest dummy przykład, nie? Bo to jest znowu oczywiste. Ale za chwilę o tym powiem. Zgubiłem wątek. Okej, właśnie zastanawiałem się nad tym, czy tutaj powinno być dużo asercji, czy powinna być jedna asercja. Na ten temat też się słyszę duże dyskusje z dużymi ludźmi na temat tego, czy powinna być zawsze jedna asercja w teście, czy powinno być więcej asercji w teście. Szczerze powiedziawszy, ja wam powiem, że jak się zacząłem tym zastanawiać, to stwierdziłem, okej, ale dla niektórych to może nie być oczywiste. To jest kolejna rzecz. Wystrzegajcie się oczywistego. Rzeczy, które są oczywiste, przeważnie są źródłem wszystkich błędów. Może nie wszystkich, ale większości. No i specification by example, specyfikacja z przykładami, Gojko Adzic ładnie to opisał, dużo o tym opowiadał i tak dalej. Nie jest to koncept nowy. To nie jest coś, co Gojko wymyślił. Gojko po prostu bardzo ładnie to opisał, podał przykłady, zebrał case studies, stworzył bardzo fajną książkę, którą polecam. Natomiast samo podejście wydaje się być proste, ale znowu stosowanie tego do wszystkiego troszeczkę nie ma sensu i o tym będzie, że tak powiem, w drugiej części prezentacji. No i w opisie tej prezentacji napisałem, że są trzy aspekty wymagań i trzy aspekty BDD w Agile, czy w ogóle w wytwarzaniu oprogramowania. I trzy aspekty to są wymagania, o których mówiliśmy, czyli to, co jest wymagane przez interesariusza naszej aplikacji. Druga rzecz to jest specyfikacja funkcjonalna i to nie jest to samo, co wymagania, czyli to jest to, co nasz produkt będzie robił, żeby spełnić wymagania naszego interesariusza. I trzecia rzecz to jest specyfikacja techniczna, czyli w jaki sposób produkt będzie dostarczał tą funkcjonalność. I teraz jak mówię ludziom o specyfikacji, wymaganiach i tak dalej, to co wszyscy myślą? Dokumentacja. Nie, dokumentacja jest passé. Oczywiście mamy user stories, jako jakąś formę rozmowy o wymaganiach, dyskusji o wymaganiach. Funkcjonalna specyfikacja funkcjonalna, przykłady, specification by example, testy akceptacyjne, Gherkin. To jest wszystko, co... I tutaj znowu nie mówię, że musicie używać JBehave'a i Cucumbera, żeby stosować Gherkina. Wystarczy, że będziecie odpowiednio nazywać metody w waszych testach. Dzięki temu będziecie mieli za darmo działającą, zawsze aktualną specyfikację funkcjonalną. I uwierzcie mi, większość analityków, większość menadżerów, pewna część menadżerów w waszych organizacjach jest w stanie przeczytać ładny, czysty kod, jeśli dobrze nazywacie funkcje i są w stanie z tego wywnioskować pewne rzeczy. Oczywiście im się nie chce, ale to jest inna bajka. I specyfikacja techniczna, unit testy, jakieś testy funkcjonalne, testy integracyjne, page objecty, o których mówiłem. Zresztą page objecty są stosowane nie tylko w testach. Swoją drogą. Sandro Mancuso jakieś 2-3 lata temu opowiadał właśnie o tym, jak stosują page objecty po prostu jako część architektury ich aplikacji, która w ogóle ułatwia nie tylko testy z punktu widzenia Selenium, czy tam jakiegoś innego klikalnego frameworka,
klikającego frameworka, ale w ogóle ułatwia przejrzystość architektury, testowalność i inne fajne rzeczy. No i teraz to, co wam powiedziałem, tak, że VDD u mnie nie działa. U mnie też nie działa w większości przypadków, naprawdę w większości przypadków. Specification by example też nie działa w większości przypadków. I w większości przypadków BDD i specification by example nie ma sensu. Mało tego, Scrum nie działa w większości przypadków i Scrum nie ma sensu. Kanban nie działa w wielu przypadkach, może nie w większości. Nie ma sensu. Waterfall nie działa prawie we wszystkich przypadkach. Co tam jeszcze mamy? Lean Startup nie działa w większości przypadków. Wojskowe podejścia, tak, też działają czasami. Ktoś z was spotkał się z tym, tutaj jeszcze powinny być taki dziubek, albo taka fala, albo taki ten... Już wie, o co chodzi? Kurczę, miałem nagrodę do tego, ale nikt nie wie. Dobra. Słyszeliście o czymś takim jak Knefin? Tak. Knefin działa, bo Knefin nie ma... Knefin właśnie, to jest ciekawe. Knefin został stworzony przez Dave'a Snowdena. Wiem, nazwisko możecie kojarzyć, ale to nie ten Snowden. Knefin został stworzony przez Dave'a Snowdena. W ogóle to jest niesamowity człowiek generalnie, który przypuszczam, że jest tak ze 3 lata przed nami, jeśli chodzi o myślenie o wytwarzaniu oprogramowania, organizacjach i innych rzeczach. A przed nami, w sensie przed nami wszystkimi na całym świecie. I on wpadł parę lat temu na coś takiego jak Knefin. To słowo jest tam chyba z celtyckiego albo z walijskiego, już nie pamiętam. I on opisuje Knefin jako sense making model. Tak. Ja nie bardzo wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Jak ktoś mi pomoże kiedyś, to będę wdzięczny. Ale sense making model. I teraz o co chodzi? Snowden powiedział, że można wyróżnić sobie 5 obszarów i w tych 5 obszarach można skategoryzować dowolny problem, dowolne zagadnienie. I te 5 obszarów to po kolei rzeczy, które są proste, rzeczy, które są skomplikowane, rzeczy, które są złożone, chaos i rzeczy, które są nieuporządkowane. Teraz rzeczy, które są proste, to są takie rzeczy, gdzie mamy jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, wiemy, co się stanie, jak zrobię A, stanie się B i to jest powtarzalne. I to jest powtarzalne. Rzeczy, które są skomplikowane, to są takie, że jak zrobię A, to minie trochę czasu, zanim stanie się B. Jest to przewidywalne z dosyć dużym prawdopodobieństwem, jest to powtarzalne w większości przypadków, no ale potrzeba czasu, żeby to zweryfikować. Te rzeczy są dolne w czasie bardzo często. Rzeczy złożone to są takie, że zrobię A, może stać się B, C lub D. Nie wiem. Są pewne reguły, które to opisują. Te reguły też są skomplikowane albo złożone i ta złożoność rośnie. No i chaos, czyli zrobię A, nie wiem, co się stanie. Nie wiem, w ogóle nie ma szans, żeby stało się. Znaczy jest szansa, że stanie się A, ale no way. No i rzeczy nieuporządkowane to jest to, gdzie jesteśmy najczęściej. To są takie rzeczy, których nie wiemy, czy to są rzeczy proste, skomplikowane, złożone czy chaotyczne. I to jest nasz największy problem, bo ja w bardzo prosty sposób przełożyłem te rzeczy na pewne metody, między innymi BDD. I BDD działa, to już wam zdradzę, na rzeczach skomplikowanych, ale powiem wam teraz dlaczego. I teraz, oj, nie widać, dobra, to będę mówił. Liskeok, ktoś z was kojarzy Liskeok? Taka bardzo fajna dziewczyna z Wielkiej Brytanii, która jest gotką. I mówi takim bardzo niskim głosem. Bardzo fajne rzeczy. Ona dodała do Knefina 5 poziomów ignorancji. I teraz te 5 poziomów ignorancji, one się tutaj mieszczą po prawej do góry i tam po lewej stronie. I teraz ona powiedziała coś takiego, że rzeczy, które są proste, jak sobie przełożymy na wymagania w naszej organizacji, czy na funkcjonalność naszych produktów, to są rzeczy, o których wszyscy w naszej organizacji wiedzą, jak to powinno działać. Mniej lub bardziej, ale wszyscy wiedzą, jak to powinno działać. Są rzeczy proste, to jest pierwszy poziom ignorancji. Drugi poziom ignorancji to taki poziom, na którym mamy przynajmniej kilka osób, które wiedzą, jak to powinno działać w naszej organizacji. Ta wiedza jest, to może być, nie wiem, jeden team, który zajmuje się tym obszarem, wiadomo, jak pojadą razem na wycieczkę i autobus będzie miał wypadek, to będzie problem, bo stracimy tą wiedzę, ale jeżeli pojadą w 2 autobusach, to powinno być spoko. To jest poważne zagadnienie, zresztą tutaj we Wrocławiu, jak pracowałem w jednej firmie, to była taka akcja, gdzie no, było skomplikowane, dużo myślenia na temat tego, jak sprawić, żeby pojechać całym działem IT na wycieczkę i jakby coś się komuś stało, to żeby wiedza w żadnym obszarze nie przypadła. Mhm.
Tak, w Dead Hatchie, zresztą no wiecie, no, po tam tych akcjach z 10 kwietnia, tak? Tak było. To też już nawet Polscy na to wpadli, żeby nie wysyłać wszystkich tam w rządzie w jednym samolocie, bo to był głupi pomysł. No dobra, no ale to jest dalej, da się tym zarządzać, nie? I ta wiedza nie przypadnie, jeżeli się tym zarządzi odpowiednio. No i trzeci poziom ignorancji, czyli rzeczy, które są skomplikowane. To są takie rzeczy takie na granicy skomplikowania rzeczy prostych, nie? No bo one się szybko stają proste. I rzeczy, które są na trzecim poziomie, to są takie rzeczy, o których wie tylko jedna osoba. Mam jakiegoś eksperta domenowego. Domain Driven Design znowu. Mam jakiegoś eksperta domenowego, który wie, jak to działa, jak to powinno działać od strony biznesowej, od strony technicznej być może. To są pojedyncze osoby, dwie osoby. To jest, nie wiem, product owner. To jest jakiś analityk, którego mamy. To jest jakiś spec, nie wiem, od płatności. To jest trzeci poziom ignorancji, który jest gdzieś tam skomplikowany. Czwarty poziom ignorancji to są takie rzeczy, których w naszej organizacji nikt nigdy nie robił. One są na granicy złożonego i skomplikowanego. Nikt tego u nas nie robił, ale ktoś na świecie już to zrobił. Tak? Był ktoś taki, kto wpadł na to, jak to zrobić, no i to, co musimy zrobić, jakiś reverse engineering, jakiś research i tą wiedzę zdobędziemy. No i piąty poziom ignorancji są takie prawdziwe innowacje. Nikt nigdy tego nie robił. Są zupełnie nowe rzeczy, nikt jeszcze tego nie próbował. Nie wiemy, czy to jest zupełnie możliwe do zrobienia. To są rzeczy, które są mega złożone zazwyczaj. Czasami są mega proste, tak się wydają, ale żeby sprawdzić, potwierdzić hipotezę, to często trzeba zrobić dużo rzeczy i to jest złożone. No i nie wiemy, tak? Znowu ten ciąg przyczynowo-skutkowy, nie wiemy, czy stanie się A, B, C. Mamy kilka hipotez, musimy je zbadać. I teraz to, co jest istotne, taka historia. BDD, Specification by Example działają bardzo dobrze tutaj. To jest bardzo fajny obszar, w którym działają. Nie mają sensu tutaj. Prowadziłem w jednej firmie w Poznaniu, nie będę wymieniał nazwy, bo nie mogę, w kilku zespołach. Prowadziłem właśnie warsztaty ze Specification by Example. I to, co było ciekawe, to w każdym tym zespole, znaczy oceny tych warsztatów były tam w skali od 1 do 10, od średnio 3 do średnio 9, nie? W zależności od zespołu. Szkolenie wyglądało dokładnie tak samo. 2 dni warsztatów, dokładnie mniej więcej w ten sam sposób. I przydatność szkolenia była oceniana od 3 do 9. Przynajmniej przez pierwszy ten, później wszystkie były 9, 10. Ale na początku się zastanawiałem, co jest nie tak. No ja im powiedziałem, że słuchajcie, to żeby to nie było takie czcze gadanie i żebyśmy nie robili przykładów z logowaniem użytkownika, to weźcie kawałek waszego backlogu i nad nim popracujemy i spróbujemy zrobić specification by example. No i teraz tak, w niektórych zespołach, no tam gdzie była to 3, to zazwyczaj było tak, że albo rozmawialiśmy o rzeczach, które były dla wszystkich oczywiste, czyli wszyscy wiedzieli, jak to trzeba zrobić, po prostu trzeba było to wyklepać. Jedyna złożoność tego, czy skomplikowanie tego było takie, że ten system jest po prostu duży i są zależności od innych zespołów, są zależności od innych systemów, no i to jest problematyczne, ale generalnie każdy deweloper w zespole odgarniał, jak to powinno działać. No i to był jeden problem, tak? Bo tam specification by example nie miało sensu, marnowaliśmy czas na tworzenie sobie historyjek, na tworzenie przykładów, tabelek, innych rzeczy. Tam wszyscy się stukali w głowę, po co my to robimy. I drugi przykład, kiedy to nie miało sensu, to był ten przykład tutaj czwarty poziom, piąty poziom ignorancji. To była sytuacja, kiedy to był jakiś system związany z płatnościami, no i zespół dostał zadanie, słuchajcie, nasza konkurencja robi to tak. Jeszcze nie wiemy, uwaga, jeszcze nie wiemy, jak oni to robią, ponieważ wszystko, co wiemy na temat tego procesu płatności, świadczy o tym, że ten proces jest nielegalny. A oni to robią, sprawdziliśmy, próbowali ich pozwać, wybronili się, no, są tony akt, które musimy przejrzeć i tak dalej. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, ale wy już zacznijcie pracę. Nie? I to był taki moment, kiedy, no to właśnie, ktoś gdzieś na świecie to robił, ale u nas w firmie to jeszcze nikt, nie? I robimy teraz reverse engineering. I to był ten moment, kiedy myśmy spędzili cały dzień na próbie, próbowaliśmy stworzyć te specification by example, próbowaliśmy stworzyć te example. Z user story poszło łatwo. Tak, to był banał. Poszło, nie? Natomiast, żeby stworzyć przykłady do tego, to cały czas trafialiśmy w jakiś mur, trafialiśmy w jakąś ścianę. Nawet zaczęliśmy ściągać tam do tej sali szkoleniowej ludzi z całej firmy, analityków i różnych inne osoby, żeby wspólnie z nimi popracować nad tym, co w ogóle wyszło fajnie, bo tam ci ludzie nagle zobaczyli, że można rozmawiać, ale też dostali jak gdyby feedback, jakich informacji brakuje, bo prawda jest taka, że
no, ostatecznie wyszliśmy z tamtej sali z takimi przykładami, które wiedzieliśmy, że wylądują w koszu. Tak. Była to złożona czy skomplikowana domena, to było trudne do zrobienia, natomiast no niestety nie wyszliśmy, nie było żadnej produktywności. Ale było później, już się nauczyłem, żeby przejrzeć backlog mojego klienta, pogadać z zespołami i zobaczyć, jaki jest poziom wiedzy na temat każdego zadania. I zazwyczaj robiłem to tak, że brałem jakiegoś tam analityka czy product ownera i brałem dwóch deweloperów na Skype'ie, tak, czy gdzieś tam, żeby nie latać do Poznania. I rozmawialiśmy o tych wymaganiach po kolei i tak badałem, gdzie deweloperzy nie wiedzą, a product owner albo analityk wie. Tak? I teraz specification by example okazało się świetną metodą do wymiany wiedzy między jednymi i drugimi. I te oceny tych warsztatów były super, bo ci ludzie stwierdzili, że kurczę, to nam mega łatwiej i przyspiesza pracę. Taki meeting, Gojko nazwał z Three Amigos, tak? Spotyka się jakiś tam analityk lub product owner, developer i na przykład tester. I oni sobie dyskutują na temat wymagania. I to bardzo fajnie im przyspieszyło pracę i dało dużą wartość. No ale znowu, BDD nie jest do wszystkiego. Ja o tym wam, przed tym was wystrzegam. Tak samo testy akceptacyjne nie są do wszystkiego. Nie ma sensu testować rzeczy, które są proste. Tak? Test-driven development nie jest do wszystkiego. Na pewno w complicated, ok, spoko, nie? Tak samo jak test akceptacyjne. W simple no, zależy. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak weźmiecie sobie jakieś wymaganie, to co ja często robię, to rysuję sobie tego Kenefina gdzieś na jakimś tam czarcie czy czymś i na sticky notesach bierzemy wymagania, no i umieszczamy i dopiero później dyskutujemy, nie wiem, używamy specification by example do tego, to jest oczywiste, więc od razu idzie na backlog i robimy. No, rzeczy, które są złożone, no to wiadomo, robimy coś innego. Zaraz powiem co. Ale to, co jest istotne, to, że z czasem wymagania wędrują, czy też problemy, czy wszystko, o czym mówimy, wędruje. Zazwyczaj wędruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jak myślicie, co się z nim dzieje? Jak wędrują z ruchem wskazówek zegara? Tak, stają się tak, z rzeczy złożonych stają się skomplikowanymi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie wiemy, jak coś zrobić, budujemy jakieś eksperymenty, tak, to są eksperymenty, tak, swoją drogą, budujemy eksperymenty, te eksperymenty dają nam jakąś wiedzę, czyli już jesteśmy, już ktoś to zrobił, bo my to zrobiliśmy. Są pojedyncze osoby, które jakiś dział R&D, który zaczął robić ten eksperyment i oni już wiedzą, jak to działa, jakie ma efekty. No i z czasem ta wiedza się rozprzestrzenia, wszyscy o tym wiedzą, generalnie jest spoko i co, tworzymy wokół tego procedurę, kolejną procedurę i jeszcze jedną procedurę, ona się dezaktualizuje i wędruje w stronę chaosu. Tak. I później mamy chaos i mamy legacy code i mamy system legacy i mamy organizację, która jest niefajna i gdzie jest duża demotywacja, bo wszyscy krzyczą na wszystkich, że czemu to jest takie proste, a wy tego nie potraficie i tak dalej, nie? No znacie to, albo nie, mam nadzieję. Niestety tak to działa. Trzeba bardzo uważać. Dlatego właśnie tutaj brakuje na tym obrazku, ale tutaj jest taki cliff, bo jak rzeczy wpadną z simple do chaosu, to później wyciągnięcie ich jest bardzo trudne. Tutaj zawsze się przydaje wtedy taki dobry menadżer, naprawdę świetny menadżer, których bardzo brakuje w IT. Będę miał dzisiaj drugą prezentację, będę mówił troszeczkę o... W zasadzie będę mówił o optymalizacji waszej pracy, będę mówił o tym, jak deweloperzy są w stanie lepiej zarządzać swoją pracą, wywierać wpływ na organizację, żeby lepiej zarządzać pracą. Dlatego będę o tym mówił, że brakuje nam menadżerów w IT. Brakuje nam naprawdę dobrych menadżerów. Tak przeszedłem się po wielu firmach i tak z głupa zapytałem po prostu, słuchajcie, kto z was ma wykształcenie menadżerskie? Na tam, nie wiem, 30 menadżerów jeden? Zwyczaj? Super. I to jest problem. Mało tego, to wykształcenie menadżerskie, nie chcę tak tutaj mówić, że te polskie szkoły są beznadziejne, ale no nie jest najbardziej aktualne w wielu przypadkach. Tak. No więc wracając do tematu. BDD do rzeczy skomplikowanych. Tam, gdzie macie pojedyncze osoby, które coś wiedzą, ewentualnie, no okej, okay, ktoś to zrobił, można spróbować użyć BDD, można próbować użyć specification by example do tego, żeby to zrobić. To, co się często też wydaje, to to, że, znaczy to, co mi się wydaje, że często się dzieje, to to, że jest gdzieś ten disorder, czyli klientowi się wydaje, że on wie, co chce, deweloperom się wydaje, że rozumieją, co klient chce, ale jedni i drudzy mówią o czym innym, nie? I w takich przypadkach też jest warto wypchnąć to wszystko tutaj, nie? I zróbmy z tego BDD, a przynajmniej spróbujmy, bo teraz znowu,
sense making model, tak? Rzeczy, które są, w których nie jesteśmy pewni, czy one są skomplikowane, złożone, czy proste, czy chaotyczne. Chaos akurat widać przeważnie. To wtedy powinniśmy spróbować, tak? Spróbować zastosować narzędzi skomplikowanych, czy na przykład BDD. Nie działa, okej. Okay. Albo jest nadużyciem, no to simple. Nie działa, bo nikt nie wie, okej. Okay, no to dział R&D robimy. Dział R&D to nie muszą być deweloperzy też, nie? No, może być jakiś research robiony przez analityków, prawników, marketingowców i tak dalej. I oni wtedy jadą z tym i to robią. Jak się coś dowiedzą, to wiadomo, to wpada wtedy w complicated. Jeżeli coś jest simple, no to wiemy, co z tym zrobić, nie? Czyli tak jak mówię, no, test-driven development w simple może mieć sens, niekoniecznie. Teraz tak, co robimy dalej? Tutaj eksperymentujemy, to o czym mówiłem. W rzeczach złożonych eksperymentujemy. To są testy AB, to są w ogóle jakieś tam spajki, tak? No i znowu, test-driven development do rzeczy złożonych nie ma sensu. W większości przypadków. Jest to lekkie nadużycie być może, po prostu najlepiej clean code nie ma sensu. Najlepiej wyklepać jakiegoś spajka. Oczywiście wiem, tutaj craftsmeni zaraz mi tutaj dojadą, ale najlepiej wyklepać jakiegoś spajka na kolanie, pokazać klientowi, wrzucić to nawet na produkcję, zobaczyć, czy to działa. Działa? Okej, okay, napiszmy to od nowa. I teraz tak, i menadżerowie powiedzą, no przecież działa, więc czemu chcecie dodatkowe 3 miesiące, nie? To jest to, o czym mówię. To jest problem z menadżerami. I rzeczy, które są proste, monitorujemy. Andrzej mówił obok o Domain Driven Design, mówił o tym, że są tam takie obszary, tam był taki slajd z piątką na dole, że po lewej stronie są takie rzeczy, które są wspólne dla większości systemów, czy jakiś payment, invoicing, tak, jakieś autentykacja, zamówienia i tak dalej. Przeważnie w większości systemów takie funkcjonalności, nie we wszystkich, ale istnieją, a jak istnieją, to mają bardzo podobne, są bardzo podobne do siebie. No i jest ten core. I teraz to, co było po lewej stronie w tym slajdzie, przeważnie powinno być tutaj. Czyli to, co też Andrzej mówił, żebyśmy starali się, no po prostu, żeby to było dla nas oczywiste, tak, żebyśmy byli ekspertami w tych domenach, które są wspólne dla wszystkiego, no bo to się powtarza. A to, co jest core'em, przeważnie jest gdzieś tutaj albo tutaj. Jeżeli budujemy startup, to nasz core będzie tutaj, tak? Budujemy rzeczy innowacyjne w kompleksie. Jeżeli budujemy po prostu jakąś aplikację do czegoś, to ona będzie skomplikowana. Często też kodem, jak sobie tak spojrzycie z punktu widzenia aplikacji, czasami jest tak, że na przykład kodem naszej aplikacji, domeną naszej aplikacji jest to, że, czy przewagą konkurencyjną naszej aplikacji jest to, że mamy bardzo dużo użytkowników, którzy są bardzo aktywni. I teraz, okej, okay, jak to przełożyć na wymagania, jak to przełożyć na funkcjonalność, no to czy na domain driven design? No prosty sposób. Co możemy zrobić, żeby ci użytkownicy byli jeszcze bardziej zadowoleni? Tak? Co możemy zrobić, że od czego zależy ich aktywność, od czego zależy to, że oni używają aplikacji, od czego zależy, albo na co mamy wpływ, co sprawia, że oni się rejestrują do aplikacji w większych ilościach i tak dalej. Także to jest takie trochę nawiązanie do domain driven design. To powinna być domena waszej aplikacji. I to powinna być rzecz, która się najczęściej zmienia w waszej aplikacji. Domena się bardzo często zmienia, to tam się odbywają eksperymenty, to tam tworzymy nowe hipotezy, to tam zmieniamy, bo to jest coś, co wyróżnia nasz system. Jeżeli co chwilę zmieniacie system płatności i formularz logowania i na tym polega 80% waszej pracy, to pogadajcie z menadżerami, bo coś jest nie tak, product ownerami i tak dalej. Dobra, czy macie jakieś pytania? Ja dziękuję wam bardzo. Może tutaj. Nie, to nie jest główna przyczyna. Pytanie było takie, że czy jako główną przyczynę tego, że są słabi menadżerowie, wskazuje to, że są słabe szkoły. Nie, to jest tylko jedna z przyczyn, ale i tak menadżer nawet po słabej szkole będzie lepszy niż menadżer bez szkoły chyba. Nie wiem. To rzeczywiście też zależy od człowieka i tak dalej. Ale wydaje mi się, że główną przyczyną może być to, że w wielu firmach IT menadżerami stają się deweloperzy. Tak? I my nie jesteśmy do tego przygotowani. My nie jesteśmy na to gotowi. Nikt nas z tego nie uczył. My całe życie robiliśmy kod. Nie lubimy rozmawiać z ludźmi, albo lubimy, nie wiem. Też zależy od osoby. Wiadomo, też nie każdy introwertyk pcha się na menadżera. Znam kilku takich, ale nie.
Często jest tak, że nie pchają się, a zostają. Nie? To też jest inna rzecz. Dlatego ja sobie chodzę po tych konferencjach dla deweloperów i czasami mówię owszem o jakimś tam mięsie technicznym, nie? O fajnych rzeczach, ale często po prostu staram się przekładać to mięso techniczne na tematy takie troszeczkę miękkie, bo ja wiem, że za 10 lat 10% z was będzie menadżerami. I z niektórymi z was być może będę miał okazję pracować, albo będę miał pracować z ludźmi, którzy dla was pracowali, z wami pracowali. I wierzę w to, że gdzieś tam w ten sposób, nie tylko ja, ale to dużo osób, zresztą na tej konferencji mówi o takich rzeczach, że to pomoże gdzieś w przyszłości. To może drugie. Wydaje mi się, że przedstawiłeś ten przykład, że podaję hasło, login, żeby być zalogowanym w dość negatywnym świetle, ale właśnie czy ludzie nie piszą takich przypadków użycia, żeby zbadać ten temat? To znaczy na przykład nie wiedzą, czy logowanie ma być przez Facebooka, czy to ma być inaczej, czy może ma być LDAP. Właśnie, czy oni tego nie wpisują, żeby zbadać ten temat lepiej? Jeśli to wpisują i nie znają odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze, to znaczy, że są gdzieś tutaj. Nie? I znowu, ale to jak opisałeś to, no to jest coś, co jest tak oczywiste, w sensie tak zdefiniowanie tego jest na tyle oczywiste, że nie trzeba do tego jakichś ciężkich narzędzi. Można o tym pogadać, zróbmy taki eksperyment, zróbmy takie R&D, później się dowiemy, co z tego zrobić, a już samo zaimplementowanie tego jest po prostu proste. Nie? Także tak szybko przeskakujemy przez to skomplikowanie. Oczywiście, no, proste. No, jeżeli nikt w naszym zespole nigdy nie integrował się z API Google'a czy Facebooka, no to wiadomo, że przez chwilę to będzie skomplikowane, bo trzeba będzie przeczytać dokumentację, nie? Ale jak już się dowiemy, no to mamy przynajmniej jedną osobę czy dwie, które wiedzą, jak to zrobić, oni to zrobią, inni przeczytają ten kod, jak to zostało zrobione i następnym razem każdy będzie wiedział, jak to zrobić, nie? Także to ten cykl czasami trwa kilka miesięcy albo lat, a czasami trwa kilka godzin, nie? Z lewej do prawej. No i teraz, jeżeli trwa kilka godzin stosowanie BDD, możemy nie zdążyć, albo możemy go niepotrzebnie wydłużać. Okej, tutaj było pytanie. Gdzie włożyłbyś taki problem, gdzie dużo firm coś robiło, ale nikt nie zrobił tego dobrze? To znaczy, i jeszcze w dodatku nie możesz sobie pozwolić w tym miejscu na eksperymenty. Jako przykład podam rozliczenia z NFZ-em. Mnóstwo firm w Polsce robiło rozliczenia z NFZ-em, nikt tego nie zrobił dobrze. Albo brakuje kategorii, albo nie wiem, gdzie to upchnąć. Chaos. NFZ, chaos, tak? Co z chaosem zrobić? Nie no, ktoś to musi zrobić, co z tym zrobić, nie klepać tego, czas już się kończy. Co ja, znaczy, tak jak powiedziałem, w chaosie sprawdza się dobry menadżer, sprawdza się taki ciężki management. Naprawdę Waterfall działa w chaosie. Zmuście ten NFZ, żeby wystawił wam dokumentację, żeby ją zaklepał i żeby się do niej dostosował. Oczywiście tego nie zrobią, nie? No, ale to jest zawsze przynajmniej jest na kogoś zwalić winę. Jest taka kategoria problemów i rzeczy, których nie przeskoczymy. I z tym trzeba się troszeczkę pogodzić, nie? Bo to jest ciężka sprawa. Starać się. A płacą wam za to? No to w czym problem? Tak, To jest problem, nie? To jest problem, że takich projektów jest tak naprawdę bardzo dużo. Takich projektów jest strasznie dużo. Może nie tutaj, może tak jak sobie tutaj porozmawiamy ze sobą nawzajem, to wyjdzie, że nie, no 10% z nas pracuje w takich firmach, które robią beznadziejne rzeczy dla beznadziejnych klientów i wiemy, że to nie ma sensu. Nie? Ale jak wyjdziemy z tej sali, bo my przychodzimy na konferencję, nie? To jest specyficzna grupa ludzi. To nie jest cały świat. Pamiętajcie o tym, że na konferencjach nie jesteś. Ja tak myślałem parę lat temu, jak chodziłem na konferencję, że jest fajni są ci deweloperzy wszyscy, a później się zderzyłem z rzeczywistością i okazało się, że nie. Nie do końca. Nie? Mówiłeś, że jest dużo kiepskich menadżerów. Skąd więc i skąd się biorą, mówiłeś? Skąd więc biorą się dobrzy menadżerowie, albo skąd ich brać? Skąd brać dobrych menadżerów? Z NFZ-u. Wiecie co, to jest w ogóle temat, który jest bardzo, bardzo złożony. Skąd brać dobrych menadżerów? Można ich edukować, można, tutaj zresztą z moją koleżanką wczoraj, jak jechaliśmy na konferencję, rozmawialiśmy o tym, że jest tam w jednym z naszych projektów słaby menadżer i co z nim można zrobić.
I tak doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę ci menedżerowie nigdy nie dostają feedbacku z dołu. Dlaczego? Dlatego, że jakoś tak jest, że w większości przypadków, jak menedżer ma performance review, to ma performance review ze swoim przełożonym, nie? To tak mówię o korporacjach, bo to wiadomo, największe siedlisko menedżerów. Ze swoim przełożonym. Ale oni rzadko kiedy dostają feedback z dołu, bo też deweloperzy, my jako deweloperzy bardzo rzadko ten feedback dajemy ludziom. Dajemy naszym menedżerom, boimy się ich w jakiś sposób. No wiadomo, ci goście mają wpływ na premię, na pensję, na inne rzeczy. Ale zdradzę wam pewien sektor. Na rynku pracy jest teraz tyle firm, jest takie zapotrzebowanie, że jak was zwolnią, krzywda wam się nie stanie. No chyba, że mieszkacie, nie wiem, gdzieś na końcu świata. I tam nie ma żadnej firmy IT poza waszą. Jest pytanie jeszcze jedno na końcu. Just don't. Znaczy w sensie, pytanie było takie, że jak sprawić... Aha. Okej, jak sprawić, żeby nasi product ownerzy i analitycy i tam interesariusze czytali tą naszą specyfikację? Nie. To tak nie działa, w drugą stronę. Żeby napisać taką specyfikację, żeby w ogóle coś takiego zrobić, weźcie tego product ownera i analityka, posadźcie ich przy stoliku z wami albo odpalcie Skype'a i czy tam Hangouta, czy jakieś inne dziwne narzędzie. I po prostu razem z nimi to stwórzcie. To w tą stronę działa. I wtedy nikt nie będzie musiał później czytać i akceptować. Utrzymanie tego, no to macie pod tym testy automatyczne. Tak? Więc jeżeli coś się zmieni i zaświeci na czerwono, no to oni dostają informację, zaświeciło się na czerwono. I teraz, czy zaświeciło się na czerwono dlatego, że logika biznesowa faktycznie się nie trzyma kupy, że tak powiem, nie trzyma się kupy i to się wszystko rozsypało, czy zaświeciło się na czerwono dlatego, że wprowadziliśmy błąd i niepotrzebnie zmieniliśmy tą logikę biznesową. Także to jest utrzymanie tego. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, bo trochę czasu jakoś tak dziwnie wyszło, zabrakło, ale też istotne jest continuous delivery, single batch flow i powiem o tym na następnej prezentacji. Mam tą przyjemność, że mogę dzisiaj tutaj z wami rozmawiać dwa razy, więc powiem o tym na następnej prezentacji, o tym jak zrobić single batch flow, dlaczego to ma sens i w jaki sposób właśnie pracować z analitykami, product ownerami, stakeholderami, tak żeby to miało ręce i nogi. Dziękuję wam bardzo, skończył nam się czas. Jak coś, to ja tutaj jestem cały dzień, więc możecie mnie łapać, możemy rozmawiać dowolnie.